Prezentujemy mikroskop MC75TB3. A więc w zestawie mamy wszystkie niezbędne narzędzia i śrubki, aby złożyć ten zestaw mikroskopu. Jest metalowa podstawa. To jest metalowa podstawa. I skręcamy po prostu jak klocki Lego. Po kolei tutaj będzie na dużym przyspieszeniu. A więc ten cały maszt mamy złożony i przystępujemy do założenia kolejnych elementów. Tutaj możemy śrubą sobie ograniczyć wysokość. Teraz zakładamy ten właściwy uchwyt. Tutaj należy pamiętać, żeby tą śrubę cofnąć z tej strony, która jest tutaj, i ją później dokręcić szczuciem, aby unieruchomić ten mikroskop. I tak oto on się prezentuje. Tutaj Karol zaprezentuje, jakie są możliwości regulacji tej wysokości. Później jeszcze jak całkowicie uzbroimy mikroskop, to jeszcze zaprezentujemy, jakie są odległości minimalne i maksymalne. Ale tak jak tutaj widzimy, tu jest ten śruba, która zablokuje nam ten żółty uchwyt. Tutaj możemy regulować sobie tą wysokość. A tu jest ten wcześniej zamontowany pierścień blokujący, prawda? Tutaj Karol, pokaż, albo Wiktor, dobra, trzymaj tak o. I tutaj jeszcze użytkownik ma możliwość maksymalnie obniżenia. Tutaj obniżamy ten pierścień, odkręcamy tą śrubę. I tutaj to jest minimalna odległość. Macie metrówkę? O, jest mi tutaj. Jest idealnie, jest kątownik. Jaka jest minimalna odległość? Tutaj jest około niecałe 10 cm, 9 cm jest. Spróbuję teraz maksymalnie podwyższyć. I widzimy, że ten zakres regulacji tutaj jest około 4-5 cm. Jaka jest maksymalna odległość tego obiektywu od obszaru obserwacji? A więc tutaj ponownie odkręcam tą śrubę. Maksymalnie tutaj na ten maszt unieruchamiam i zabezpieczam tym pierścieniem. I teraz mamy w pozycji maksymalnej i to jest dokładnie 24 cm. I teraz jeszcze przy pomocy tego pokrętła obniżam obiektyw. To wynosi, jest tutaj mniej więcej 20 cm. To można było się spodziewać, bo już wcześniej pokazaliśmy, że ta regulacja to jest około 40 mm. I przystępujemy do dalszego uzbrojenia tego mikroskopu. Za chwilę Państwu zaprezentujemy to. To będzie na dużym przyspieszeniu, tylko się nie odzywamy. Ja idę po te po rzeczy do obserwacji, bo tutaj komórką będzie ładnie ten widać w razie czego ten.
Czyli potrzebny jest USB-C, żeby tutaj ten punkt oświetlenia był, co nie? Mhm. Kabel mamy. No jest w zestawie. Jest? Tak. Tego no, jeszcze nie zamontowałem. Powerbanka zewnętrzny i tutaj o sztab oświetlenie. Widać też, że jest oświetlenie to ma możliwość skokowej regulacji intensywności. Jest tam chyba ile? Trzy poziomy. Tutaj jest. I co, mikroskop mamy już gotowy, złożony jest do pracy, a więc tutaj tradycyjnie, tutaj mam te moje takie wzorniki i możemy zobaczyć, jak to się wszystko prezentuje. Zobaczmy to z tej maksymalnej odległości. Państwo tego niestety w kamerze nie zobaczą, ja się tutaj postaram telefonem zrobić zdjęcie, może mi się uda, będzie widoczne. Ewentualnie spróbuj kamerą, czy widać. Ja cyknę zdjęcie jedno. O, tylko ja spróbuj tutaj nakolorować to. Ładnie to widać. I tak, właściwie już nie będziemy pokazywali, bo to trzeba samemu osobiście zobaczyć. Nie mamy takiego sprzętu, żeby to zaprezentować widocznego w okularze, ale widać tutaj te nóżki procesora są, prawda, widoczne. Można je poruszać. Próbuję jeszcze doregulować tą ostrością się, ale tutaj duży wpływ na to wszystko ma po prostu też ten sprzęt, ten mój aparat w smartfonie. Widząc na żywo, zupełnie inaczej wygląda. Tutaj jeszcze jeden temat, który poruszymy, to jest kwestia możliwości zamontowania zewnętrznej kamery. Mamy też w ofercie takie kamery i tutaj pokażemy, że można tą zewnętrzną kamerę cyfrową zamontować. Tak się prezentuje. Te kamery to jest standard, nie trzeba żadnych dodatkowych akcesoriów. Tutaj decydując się na zakup w Gotroniku tego mikroskopu optycznego, można dokupić właśnie pasującą tą kamerę. I tak oto prezentuje się ten mikroskop. Tutaj jest ewentualnie ta inna kamera. Zrobimy kilka zdjęć i Państwu to też w opisie zamieścimy. Tutaj ewentualnie możemy jeszcze rzucić okiem do instrukcji obsługi. Tutaj są rozrysowane wszystkie te elementy. Ta instrukcja jest w języku chińskim, ale tutaj wszystko jest obrazkowo pokazane. Tutaj jest instrukcja, widzę, uniwersalna do różnych typów mikroskopów. Tu widzimy, jakie możemy opcjonalne wyposażenie mieć. To w kolejnych częściach zaprezentujemy. I tak oto się prezentuje. W prezentowanym mikroskopie użytkownik ma możliwość regulacji szerokości między oczodołami, a więc tutaj regulacji odległości pomiędzy tymi wziernikami, okularami. Tutaj są te gumowe takie elementy, które zakrywają nam oczy, aby zewnętrzne światło nie wpływało. I jest również możliwość regulacji ostrości dla poszczególnych oczów, gdyby były jakieś różnice. I mamy w ofercie naszej też kolejny mikroskop o tym samym symbolu, różniący się tylko i wyłącznie tą podstawą, która tutaj jest widoczna, a więc darujemy sobie to rozpakowywanie.
Ta podstawa ma mniejsze gabaryty zewnętrzne, dodatkowe te dwa uchwyty oraz w zestawie ma takie dwie płytki drukowane. To są prawdopodobnie specjalistyczne takie płytki, tutaj widać do serwisowania iPhone'a, a więc do jakiejś, tutaj są taśmy elastyczne. Typowo, że tak powiem, do serwisu GSM, smartfonów. I darujemy sobie rozpakowywanie tego zestawu innego. Tak jak mówię, mniejsza jest podstawa, ale tutaj do tej podstawy, jeżeli mamy taką potrzebę, na rynku jest szereg różnych innych opcjonalnych rozwiązań. Możemy dokupić sobie taki właśnie uchwyt i korzystać z tej podstawy, która ma większe gabaryty i przez to jest bardziej stabilna. Ta jest metalowa, ta podstawa, i prawdopodobnie też można na niej używać magnetycznych takich uchwytów. Dziękuję.